Bo jeżeli my damy ludziom w pysk, to no to jedyna rzecz, której możesz się na pewno spodziewać, jest taka, że przemoc rodzi przemoc, ty też dostaniesz w pysk. To nie jest źle, że ty nie robisz nic źle, że twoje produkty są dobre. Tylko właśnie w Twoim życiu pojawił się klient ze skrajnej. I nagle się okazuje, że to jednak jest twój problem. Co wtedy? Dzisiaj o tym, że nie każdy człowiek jest swoim klientem, nawet wtedy. Gdy idealnie wpisuje się w profil Twojego modelowego klienta. Czy to możliwe, a może profil klienta był źle zrobiony? Tak, to możliwe, a Twój profil klienta mógł być zrobiony doskonale. To tak zwani klienci ze skrajnej. To oni zostawiają jedną gwiazdkę w Google i piszą, nie porywa. I to oni próbują końśliwe komentarze pod swoją reklamą na Facebooku. Jeśli jesteś ciekawa, jeśli jesteś ciekawy, co z tymi ludźmi zrobić, zapraszam na ten odcinek. Nazywam się Barbara Jurga i jestem badaczką rynku. Od 21 lat robię badania marketingowe, na ich podstawie piszę strategie dla marek i firm. A to spotkanie to nasza strategiczna kawa, czyli cotygodniowe spotkanie społeczności freelancerek, freelancerów, przedsiębiorczyń i przedsiębiorców, którzy wraz ze mną poznają jeden temat, by docelowo rozwijać się i zarabiać więcej na swoim. Dzisiejsza kawa będzie dosyć gorzka. Będziemy mówić o trudnych zachowaniach klientów, konsumentów. Ale jak zawsze mam nadzieję, że ta kawa przyniesie Ci bardzo dużo praktycznych rozwiązań, które możesz zrobić i wdrożyć u siebie w Twoim biznesie już dziś, zaraz po obejrzeniu tego odcinka. Dzisiaj będziemy mówić o klientach skrajnych. Na początek przypominajka i trochę teorii. Profil klienta, czyli tak zwaną personę, albo możesz się też spotkać w sieci, albo w książkach z takim terminem, jakim jest awatar, wyprowadzamy w przypadku małych firm, Zawsze od produktu. Nie rozpoczynamy naszej podróży biznesowej od stworzenia postaci klienta, by następnie jemu dopasować produkty. To jest największy błąd, to jest ścieżka korporacyjna, absolutnie niedostępna dla osób, które są freelancerami, freelancerkami, prowadzą JDG, czyli jednoosobową działalność gospodarczą, albo małą firmę rodzinną. Całą ścieżkę, jak tę postać klienta zbudować? Zawarłam w mojej książce Zarabiaj Więcej na swoim i naprawdę z szacunku do moich czytelników, nie będę tego tutaj w tych filmach powtarzać, odsyłam cię tam. Jeśli już jesteś po lekturze mojej książki, to wiesz, że taki profil klienta zawiera zaledwie kilkanaście punktów. I tutaj musi wjechać historia, bo ona ustawi nam ten odcinek. Pewnego dnia na moje konsultacje trafia chłopak, który wydał 9 tysięcy u pewnego mentora marketingu. Przez 6 miesięcy pracy z tym mentorem dopracował się... 13-stronicowego opisu klienta. No i jednak trafił na konsultację do mnie. Jak ja to zobaczyłam, oddałam chłopakowi pieniądze za konsultację. Powiedziałam, żeby sobie kupił moją książkę za kilkadziesiąt złotych i żeby sobie zrobił dokładnie ten profil klienta, i dopiero do mnie wtedy wrócił, bo będziemy mogli pracować, bo na ten moment nie było co zbierać. 13-stronicowy opis postaci. Może ci premiować na języku polskim w podstawówce. Wtedy nauczyciel doceni Twój czas, zaangażowanie i to, że się naprawdę narobiłaś albo narobiłeś. Ale nie w marketingu. To musi być krótko i konkretnie. Kilkanaście punktów naprawdę wystarczy, a teraz wycieczka do mojego dużego świata biznesowego. Gdybym jakiemukolwiek prezesowi korporacji przyniosła 13-stronicowy opis awatara persony, to bym mnie wyrzucił za drzwi i zapytał się, czy na pewno znam się na tym, co robię. Hmm. Tak więc kilkanaście punktów wystarczy, i te kilkanaście punktów daje Ci możliwość opracowania punktów styku, czyli tych miejsc, w których z największym prawdopodobieństwem przebywa Twój klient. Dotyczy rynku stacjonarnego, rynku online, jak i biznesów hybrydowych. Te kilkanaście punktów daje Ci też dokładną ścieżkę komunikacyjną, czyli co ty musisz mówić, co ty musisz pisać w kierunku tego Twojego klienta, żeby on reagował na te Twoje treści. I te kilkanaście punktów wystarczy ci też na przykład do tego, żeby ustawić dobrze reklamę na Facebooku bądź. W internecie, na przykład w Google. Ale jak ja mam taki krótki opis postaci klienta, to może właśnie to ściąga na mnie kłopoty. No i teraz musi być wycieczka do teorii języka. Był taki człowiek, nazywał się Ingarden. Mówię, był i mówię, nazywał się, ponieważ już nie żyje, który bardzo mocno zaistniał w teorii języka. To on zwrócił uwagę na to, że język jako narzędzie jest narzędziem niedoskonałym i język zawiera w sobie pewne luki. Kiedy mówimy do kogoś drugiego jakieś słowo, to to słowo wywoła pewne skojarzenia w głowie naszego odbiorcy, ale tylko takie skojarzenia, jakim ten odbiorca człowiekiem jest. Czyli to wszystko zależy od tego, co mamy w głowie. Nam wykładowca na zajęciach zrobił takie zadanie. Powiedział do nas jedno zdanie, Możesz to zrobić teraz równolegle podczas trwania tego filmu. Powiedział nam jedno zdanie, a my przez 7 minut mieliśmy pisać wszystko to, co się pojawiło w naszych głowach, kiedy usłyszeliśmy to jedno zdanie. To zdanie brzmiało: Mężczyzna wszedł do pokoju, podszedł do okna i usiadł. Jakież było nasze zdziwienie, kiedy okazało się, że większość grupy widziała bardzo podobnego mężczyznę w bardzo podobnym pokoju, który usiadł na bardzo podobnym przedmiocie. Natomiast cała reszta. Miała zupełnie kompletnie inne wizje. W moim przypadku byłam na skrajnej. Był to bardzo wysoki brunet, który znajdował się w pokoju na poddaszu, podszedł do maleńkiego okna dachowego i usiadł w wielkim, zielonym fotelu. Moje koleżanki, które godziny spędzały w bibliotece Jagiellońskiej, z kolei umiejscowiły tego mężczyznę w takim pokoiku, Ala czytelnia biblioteki Jagiellońskiej. Hmm? One też były na skrajnej. My opis klienta robimy słowami. W naszym przypadku są to słowa języka polskiego. I teraz, nawet jeśli Cię kusi, żeby tworzyć bardzo szczegółowy opis Twojego klienta, nawet te kilkanaście stron, i jeżeli myślisz, że to uchroni Cię przed tym, żeby nie trafiać do niewłaściwych ludzi, tylko trafiać właśnie do tych właściwych, to to nie jest rozwiązanie, bo im więcej słów, tym więcej luk. W marketingu, jak w życiu. Nie ma doskonałych rozwiązań twoja grupa odbiorców to jest pewna grupa społeczna. Każdą grupę społeczną możemy przedstawić na wykresie. To jest wykres krzywej Gaussa. Mamy tutaj dwie skrajne i mamy taki garbik po środku. Tam jest najwięcej podobnych do siebie ludzi. To będą te osoby, które na wykładzie widziały bardzo podobny pokój, bardzo podobnego mężczyznę. Ja byłam na skrajnej jednej, moje koleżanki były na skrajnej drugiej. No i w ten sposób rozkłada się zawsze każda grupa społeczna. Możemy ją przedstawić na krzywej Gaussa. Przeciętny 15-latek płci męskiej będzie miał, miał 1,76 m wzrostu i ci 15-latkowie w obrębie 1,76 m będą wypełniać ten garb krzywej Gaussa, ten cały środek. Natomiast chłopcy, którzy nie osiągnęli tego wzrostu, bądź ci, którzy zdecydowanie przekraczają 1,76 m, jeżeli chodzi o wysokość, będą znajdować się na skrajnej. Tak więc twój potencjalny klient może się wpisywać w Twoją grupę docelową i może się znajdować w jednym z trzech miejsc tego wykresu. Może albo wchodzić w ten środek i to jest Twój topowy klient czysta grupa docelowa może być na jednej skrajnej on nie kupuje Ci nas nie interesują, bo nam nie robią za dużo krzywdy. No i może być na tej drugiej skrajnej, czyli kupuje, ale potem jest niezadowolony z tego, co kupił, zostawia cierpkie recenzje w mediach społecznościowych, bądź sieje poznajomych informacje, że Twój lokal albo Twoja działalność stacjonarna jest po prostu niefajna i zła. No i teraz, co z tym zrobić? Ci klienci ze skrajnej, którzy u nas jednak kupują, ale są niezadowoleni, to jest tak zwany kontr. Trend typowego zachowania konsumenckiego. My, jako ludzie, mamy tendencję do tego, żeby racjonalizować nasze zakupy, i wie o tym każdy, kto kupił za drogie. I niewygodne buty, ale potem sobie je zakładał i twierdził, nie, nie, wszystko w porządku, wszystko w porządku. Kupiłaś kiedykolwiek za drogą sukienkę, która potem, no ale była od jakiegoś tam projektanta albo warta była swojej ceny, albo była zupełnie inna i nikt takiej nie miał, albo samochód, który tak naprawdę można było kupić tańszy, ale jednak kupiliśmy droższy i potem racjonalizujemy nasz zakup, że to było tak, a nie inaczej i w ogóle to było potrzebne. To jest typowe zachowanie konsumenckie. Twoje Moje, bo przecież konsumenci to my, tylko po drugiej stronie lady zakupowej, prawda? Racjonalizowanie zakupów to jest również branie odpowiedzialności za te zakupy. Czyli na zasadzie nie jestem zadowolona, ale byłam w takim dniu, w takim momencie albo to miałam w głowie, że no do co, dokonałam takiego zakupu. To też jest racjonalizacja, chociaż docelowo nie jesteśmy zadowoleni z tego produktu. I taka osoba, która jest w tym trendzie racjonalizowania zakupów, nawet wtedy, kiedy nie jest z produktu albo usługi zadowolona. Ona nam nie zrobi krzywdy. Jeżeli mamy pewien trend zachowań, a to jest trend racjonalizowanie zakupów, to musi się pojawić kontrtrend. Krzywdę nam robią ci, którzy są w tym kontrtrendzie, czyli są w tej skrajnej, ponieważ to są ludzie, którzy nie biorą odpowiedzialności za swój wybór, równocześnie też nie racjonalizują tego zakupu, tylko przerzucają odpowiedzialność na sprzedawcę. Zawsze. Czyli to będzie twoja wina, że twój produkt nie spełnił ich oczekiwań. No i teraz co z tym zrobić? Smutna informacja jest taka, ja mówiłam: to będzie gorzka kawa, że nigdy nie wyeliminujesz klientów ze skrajnej. Czyli możesz mieć doskonałe treści, na które jednak część grupy z twojej grupy docelowej nie będzie reagować. I będzie część takich klientów, na szczęście to nie jest duża część, bo jak widzisz, w środku tej krzywej Gaussa, tam jest twój właściwy klient. Będzie część takich ludzi, którzy będą kupować. A potem będą z tego niezadowoleni. Z tym się to po prostu trochę trzeba pogodzić. My możemy jedynie spowodować, żeby tych ludzi było trochę mniej. I teraz tutaj mamy pewne możliwości. Przede wszystkim możesz dopieścić i uszczegółowić opisy twoich y, produktów na stronach internetowych produktów i usług. To jest dla każdego biznesu stacjonarnego czy online, czy dla biznesów hybrydowych. Mamy strony internetowe, tam jak najbardziej szczegółowo Opisuj swoje produkty, zwłaszcza wtedy, kiedy tam teraz znajdują się tylko dwa zdania. To może być za mało po prostu. A w związku z tym na podstawie tych dwóch zdań, twój odbiorca zrobił sobie jakieś wyobrażenie, twój produkt nie spełnił jego wyobrażenia, i w związku z tym było, było negatywna opinia. Hmm? To jest pierwsza rzecz. Następna rzecz jest taka: jeżeli sprzedajesz podobnie jak ja, online i masz landing page, które doprowadzają klientów do zakupu, to te landing page wzbogać o to, dla kogo ten kurs na pewno jest. Oraz dla kogo ten kurs, ten produkt, ten e-book na pewno nie jest. I teraz uwaga: wszystkie te informacje przedstawiaj na kilka różnych sposobów. Ludzie są wzrokowcami, słuchowcami, ludzie potrzebują infografik, potrzebują tekstu, potrzebują filmu. W ten sposób na pewno zbudujesz gęstsze sito, żeby tych ludzi z tej skrajnej przychodziło do ciebie zdecydowanie mniej. Możesz też na takiej stronie lądowania przygotować pierwszy rozdział Twojego e-booka, żeby ktoś mógł się zorientować, w jaki sposób piszesz, albo wypuścić jedną lekcję z kursu, żeby ktoś mógł zobaczyć, jak ty szkolisz, jak ty uczysz. Bo czasami tym elementem drażniącym jest na przykład temp naszego głosu, tempo wypowiedzi, bądź też. Forma, w której my to przygotowaliśmy, klient ma prawo wybrać, że jego to nie interesuje. Im więcej takich elementów przygotujesz, im bardziej uszczelnisz opisy Twoich produktów, zarówno dla kogo produkt jest usługa, jak i dla kogo produkt usługa nie jest, tym będzie lepiej dla ciebie. Ale to nie znaczy, niestety, że ty wyeliminujesz do zera tych maruderów, tych klientów ze skrajnej. Dlaczego? Bardzo obszernie omówiłam to zjawisko w moim odcinku o TikTokizacji, o trendzie TikTokizacji. To nie chodzi o TikTok, to chodzi o to, w jaki sposób my teraz konsumujemy treści. Więc teraz zamykamy pewne historie, pewną całość. In garden, luki, miejsce nie do określenia, to wszystko jest uzupełnione tym. Kim jest odbiorca w swojej głowie? A do tego jeszcze mamy teraz TikTokizację. Zostawiam Ci tutaj ten odcinek i podlinkowuję, żeby go było łatwiej znaleźć. Obejrzyj koniecznie, jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś albo nie zrobiłeś. No i mamy komplet. Ludzie nie czytają w sieci. Ludzie teraz konsumują treści kompletnie inaczej. Ktoś może przeczytał pobieżnie, albo nie przeczytał w ogóle i i tak stanie się Twoim klientem, a potem będzie niezadowolony. No i teraz możesz sobie pomyśleć: no to niech będzie niezadowolony. Ja wszystko opisałam, ja wszystko opisałem, to jest jego problem. To jest jego problem tylko do momentu, dopóki ci nie zostawi jednej gwiazdki w Google. Albo nie zostawi ci ciętego komentarza pod twoją reklamą na Facebooku, która rzutuje potem na to, czy ktoś inny kupi twój produkt, czy nie. I nagle się okazuje, że to jednak jest twój problem. Co wtedy? Bardzo często klienci na konsultacjach pytają mnie, że skoro są te luki Skoro ludzie nie czytają, skoro konsumowanie treści, to jest teraz ta tiktokizacja, to jaki jest sens uszczelniania tych opisów? Skoro i tak to nie da, to da. To stworzy ci się to. Jest grupa, która czyta, która się przekona, że to jednak nie dla nich. Ale nie uchronisz się przed tym, żeby ta liczba tych ludzi spadła do zera? Co więcej, tak szczegółowy opis produktu chroni cię przed tym, żeby komuś zwrócić pieniądze. Im bardziej będziesz mieć szczegółowy opis twojego produktu, twojej usługi, tym większe masz szanse na to, żeby się po prostu wybronić, żeby ludziom nie zwracać pieniędzy, bo, no bo są ludzie naciągacze, klienci naciągacze, którzy uwielbiają korzystać z produktów, potem mówią, że są niezadowoleni, swoje dostali, a pieniądze chcą z powrotem. Tak, też prowadzę biznes online. No dobrze, już wiemy, że oni są, wiemy, że się ich wyeliminować nie da. Trochę się trzeba z tym pogodzić, a trochę trzeba znaleźć na to jakieś rozwiązanie. Oto one. Na papierze albo w komputerze spisujesz sobie wszystkie takie historie, czyli to, że ktoś kupił, a potem był niezadowolony. Ważne, żeby tych historii było więcej niż jedna. Kilka, kilkanaście, to powinno ci wystarczyć. Nie musisz tego robić jednego dnia, dlatego że nie zawsze w twojej głowie się przypomną te wszystkie y, historie. Możesz to rozłożyć na kilka dni. Jak już masz te kilkanaście historii, możesz to zrobić y, w mapach myśli. Zostawiam ci tutaj odcinek o mapach myśli w biznesie. Tam masz podpowiedzi, jak pracować z mapami myśli, żeby szybciej wyciągać wnioski. Podwinkowałam go, żeby go było łatwiej znaleźć. Tak więc możesz sobie zrobić spis takich wszystkich przygód, czego oni chcieli, co było na początku, jak ta historia się skończyła, o co w ogóle chodziło. I teraz się mogą pojawić dwie ścieżki, nie wyłącznie dwie, ale dwie najczęściej pojawiające się w mojej praktyce zawodowej. Jedna ścieżka jest taka, że może się okazać, że ci ludzie wskazują realne powody, których Twoja firma jednak zawala, i odpowiedzialność jest po Twojej stronie. Super sprawa. Jeżeli ty to sobie spiszesz, to masz gotową listę, co ty musisz poprawić w Twoim biznesie, żeby pójść w górę. Rewelacja. Natomiast druga ścieżka, kiedy ty wiesz, że Twoje produkty są dobre, a tych komentarzy, albo tych takich ludzi jest tak naprawdę niewiele, ale, ale, ale oni jednak są. A druga ścieżka to jest właśnie mapowanie klienta skrajnego, czyli tego w obrębie Twojej grupy docelowej, który znajduje się na skrajnej. Te wszystkie historie, chociaż jesteśmy różnymi ludźmi, pokażą Ci pewien schemat. Tych ludzi coś boli, ci ludzie coś do Ciebie komunikują, oni coś do Ciebie piszą albo mówią w rozmowach telefonicznych. Jeżeli masz to w jednym miejscu, to teraz czas na to, żeby spojrzeć na to z lotu ptaka. I tam powinien pojawić się pewien schemat. I teraz wystarczy przygotować w momencie, kiedy jesteś spokojna albo spokojny na twojej następnej strategicznej kawie, takie modelowe odpowiedzi. Co odpowiadać tym ludziom, kiedy oni do ciebie dzwonią, piszą albo zostawiają taki komentarz? Resztę zrobi czas i praktyka. Nie musisz mieć jednej odpowiedzi wzorcowej. Na jedno zagadnienie. Możesz tych odpowiedzi sobie przygotować kilka, z czasem możesz sprawdzać, która z nich najlepiej działała. Ważne, z szacunkiem dla drugiego człowieka. Bo jeżeli my damy ludziom wpysk, no to jedyna rzecz, której możesz się na pewno spodziewać, jest taka, że przemoc rodzi przemoc, ty też dostaniesz wpysk. Nie ma tutaj jednego rozwiązania, nie mogę podpowiedzieć, że idealnym rozwiązaniem komunikacyjnym jest to i to, bo takiego czegoś nie ma, to są twoje produkty, to jest twoja firma, to są twoje usługi. Ale jeżeli to zrobisz na spokojnie i przygotujesz sobie takie odpowiedzi, stworzysz z tego jakiś plik Wordowski w twoim komputerze, to powiem ci co się teraz stanie w twoim życiu biznesowym. Po pierwsze, kiedy takie coś się wydarzy, to ty bardzo szybko się zorientujesz, że to nie jest źle, że ty nie robisz nic źle, że twoje produkty są dobre, tylko właśnie w twoim życiu pojawił się klient ze skrajnej. Więc nie będzie paniki. Druga rzecz, Masz uwolniony czas, bo ty odpowiedź masz już przygotowaną, ewentualnie trzeba ją zmodyfikować, tak żeby no, nie było ctrl-c, Ctrl ale ty już to masz przygotowane. Trzeci punkt. Ty to przygotowałaś albo przygotowałeś w momencie, kiedy twoja głowa była spokojna, więc um, unikasz kolejnej paniki pod tytułem, o, co tu teraz robisz i w ogóle co tu teraz... Ty już wiesz, co odpisać, bo masz to przemyślane. Tak więc same plusy. Po pierwsze, masz spokój, bo wiesz, że nie każdy człowiek jest Twoim klientem, nawet wtedy, kiedy wpisuje się w Twoją grupę docelową. Po drugie, masz w, w czasie, kiedy Ty byłaś spokojna albo spokojnie przygotowane, modelowe odpowiedzi, które właśnie sobie teraz testujesz i sprawdzasz, czy to działa, czy to nie działa. No i trzecia rzecz, nie bierzesz tego na siebie, że Twoje produkty, że Twoje usługi są beznadziejne i w ogóle trzeba zamykać ten biznes, bo teraz mi ktoś jeden w internecie napisał, że jest tak, a nie inaczej. Nie? I teraz uwaga, ja nie mówiłam o hejcie. Ja nie mówiłam o sytuacji, w której twoje pro produkty są do bani, a klienci dają ci właśnie tutaj hello, słuchaj, tu jest coś nie teges. Włączmy zdrowy rozsądek. Jeżeli liczba komentarzy pozytywnych na temat twoich produktów, jeżeli lista, liczba rekomendacji twoich kursów, szkoleń, usług kosmetycznych, usług terapeutycznych jest przeważająco większa i dłuższa, tak? Niż lista tych um, niepochlebnych opinii. To znaczy, że u Ciebie jest wszystko w porządku. Ty teraz się musisz nauczyć reagować na klienta ze skrajnej. Dla przykładu posłużę Ci się tutaj moim życiem zawodowym. Na tysiąc sprzedanych egzemplarzy mojej książki, zawsze się musi zdarzyć jedna osoba, która powie, że w tej książce nie było nic wartościowego, nic ważnego i w ogóle same bzdury. No, życie. Tak? Ale ja już wiem, jak na taki komentarz reagować. I wiem co napisać, mam to przygotowane wcześniej. Nie zwijam swojego biznesu, nie zamykam się w sobie i nie mówię już więcej nic nie napiszę, absolutnie nie. Dalej robię swoje, bo to co ma ci zostać po tym odcinku, to to żeby wiedzieć co robić dalej i żeby nie zatrzymać się w procesie prowadzenia swojej firmy. No dobra, to zróbmy pewne podsumowanie. Nie każdy człowiek jest twoim klientem, nawet wtedy kiedy idealnie wpisuje się w opis twojego modelowego klienta. Są klienci z tak zwanych skrajnych. Jedni u nas nic nie kupią, inni kupią, ale będą niezadowoleni. Spisz wszystkie sytuacje, które miały miejsce i dotyczyły właśnie takich skrajnych przypadków, że ktoś był niezadowolony. Tutaj gwiazdka i uwaga. Jeżeli proporcja niezadowolonych klientów jest większa względem tych zadowolonych, to znaczy, że problem leży po Twojej stronie. Natomiast jeżeli jest odwrotnie, to znaczy, że wszystko jest z Tobą ok, robisz listę. Tych najczęstszych zachowań i przygotowujesz sobie gotowe, twoje reakcje w postaci nie wiem, telefonu, maila czy odpowiedzi na czyjś komentarz. No, i to możesz zrobić już dziś, już teraz, zaraz po zakończeniu tego odcinka, bo, bo to już wszystko na dziś. Po zapisaniu się na mój newsletter otrzymasz bezpłatnie notatki wizualne, mapy myśli z tej strategicznej kawy. Ułatwią ci one pracę z tym odcinkiem. Spotkajmy się na YouTube, Facebooku, Instagramie i TikToku. A jeśli uważasz ten materiał za wartościowy, daj o sobie znać w komentarzu. Wszystkie odcinki Strategicznej Kawy oraz bezpłatne warsztaty w formie otwartych webinarów znajdziesz na mojej stronie internetowej w zakładce Baza Wiedzy. Zapraszam.